bum, trzeba się przepakować tak fajnie, żeby móc dopalić trochę uda. Uciec, dzika. No to tak, w sumie poszliśmy wczoraj spać sobie około północy. Umyliśmy się, to było na tacy czyściutcy jak nigdy wcześniej. Wstaliśmy, ogarnęliśmy się, zjedliśmy sporządne śniadanie, w końcu wypiłem kawę. No i w sumie poszedłem po kartę, żeby napisać miasto, do którego chcę jechać. No i tak wyszło. No i w sumie tak wyszło, że stwierdziłem, że idzie jakaś babeczka, to jej się zapytam, czy jedzie w naszą stronę. No nie uwiodłem jej, po prostu ładnie się uśmiechnąłem. No i powiedziała, że nie ma sprawy, że może nas zabrać. No i jesteśmy w sumie na prostej drodze na Chorwację. Przejechaliśmy jakby resztę autostrady, którą mieliśmy przejechać. My jesteśmy teraz na krajówce i lecimy sobie na Chorwacji. Bardzo fajna sprawa. Chorwaci są. Chorwaci jest. Kraj już jest dosyć miliardów, to idzie dosyć sprawnie. Jest godzina 10, a my łapiemy dalej. Ja odpaliłem w końcu kapelusz. Jest kapelusz, jest broda, jest plecak, jest autostop, jest fit on trip. Zapaliśmy stopa z bardzo fajnymi tutaj ludźmi, którzy podwieźli nas w sumie kawałek do miejsca, o! Do miejsca, w którym odbywała się bitwa. Ogólnie tutaj 25 tysięcy armia króla Węgier, licząc 25 tysięcy żołnierzy, wygrała z około 80 tysiącami Turków, broniąc się tutaj. Normalnie. I w tamtym czasie to był rok 1526, kiedy to Węgry podzieliły się ogólnie tam swoje terytoria. Tam Split zabrał trochę, tam wiem, że wzięli wschodnią i południowy teren. Niestety musimy tutaj, żeby tam wejść, musimy zapłacić. Także sobie tylko poczytamy historię, która wpłynęła bardzo dużo na historię Węgier. My na granicy węgiersko-chorwackiej udało nam się złapać stopa bezpośrednio do Mostaru. A koniec końców czekaliśmy, nie wiem, godzinę sobie tam na tej granicy. Ale jedziemy sobie prosto do Mostaru, zatrzymaliśmy się przed chwilką, kupiłem dwie karty 32-gigowe już w Bośni i Hercegowinie. Myślę, że nie przeliczy mi na to dużo pieniędzy. Zapłaciłem około 60 ich waluty, nawet nie wiem w jakiej walucie płaciłem, ale płaciłem, dołożyłem kartę. No i sobie tak jedziemy przez Bośnię i Hercegowinę. Twoja noga da udari briku na veselje. Sad ko lud na mjesec slajem, sad se kajem što se kajem, da li mogu da promenim želje, a ne bih ti se javio nikada. No to po całym dniu w sumie jazdy z jednym w sumie z jednym kierowcą nam się udało przeskoczyć do samego Mostaru, do samego centrum Mostaru. 550 km? No jakieś 550 km sobie jechaliśmy. No i w sumie Mostar jest na tyle ciekawym miastem, że jest jakby podzielone na pół. Pół jakby Mostaru jest islamska, a pół Mostaru jest tam prawosławna. Chodzi o ten most. Tego mostu podobno od tego mostu byli jacyś strażnicy mostu, nie wiem jak można ukraść most, ale podobno ukradli, znaczy nie ukradli, zniszczyli go podczas wojny, odbudowali go jakoś w 2003 i w sumie znajduje się na liście skarbów UNESCO i powiem wam, że jest zajebiście, jest pięknie.
i to jest zajebista sprawa, bo tu mamy oświetlony meczet, a tam zaraz wystaje kościół. Zajebista sprawa. Po jednej stronie rzeki jest kościół, po drugiej stronie jest meczet. Tak jak mówiłem wcześniej. Zajebista sprawa. Wszędzie wzdłuż takiej dróżki w sumie do mostu w tym słynnym mostarze. Wszędzie są stragany. Wszędzie stragany z piękną biżuterią. W sumie nie taką drogą. Jest też to ślisko. Jak się chodzi w sandałach, to jest ślisko. No co ja ci poradzę. Backpackers w sandałach. A co? Trochę ciężko, ale daje radę. Normalnie. Z jednej strony mecz, a z drugiej mamy kościół. Tak, tu jest jakiś stelaż, jest tam tu są te RX-y, Fit on Trip, tam jest najpopularniejszy w sumie zabytek w tym pięknym mieście i nawet nie wiem, czy nie w całej Bośni i Hercegowinie, a ja po prostu robię trening. Dzisiaj czas na brzuch i biceps. Show you a fool, that's the truth. Show me a leash and I'll break all the rules. Yeah, cause permission is wishing that bitches would listen. But my mission is killing, I kill everything, my mental is vicious. A na pytanie, gdzie jest most? Odpowiem tam. Trening skończony, można ruszać dalej, podbijać mostar. Nie wiem, czy słychać, ale to jest chyba muzułmańskie nawoływanie do modlitwy. Nie widać, ale tam chyba jakiś ziomek stoi na wieży meczetu i krzyczy, nawołuje do modlitwy muzułmanów, ale nie widzę tu żadnych muzułmanów. No to mamy ten słynny kościół w Mostarze. I powolutku zmierzamy ku meczetowi. Zobaczymy. Nie wiem, czy wiecie, ale ten skubaniec za mną ma 107 metrów i ma 370 schodów. Ileż można wchodzić? Deal do twojej starej. Bo co? Bo jestem rudy?
No to mamy jeden meczet w tamtą stronę. Jeden meczet w tamtą stronę. One podczas pierwszej wojny światowej zostały zburzone. I tak sobie w sumie przytypnęliśmy. Z naprzeciwka gra muzyczka w jakiejś restauracji. Mnie zwisają nóżki. I w sumie taka krótka w sumie historia tego miasta polegała na tym, że było sobie miasto. Znaczy nie było miasta, była rzeka. Rzeka, której imienia nie znam. Ale była sobie rzeka, która sobie płynie. I byli sobie Turcy. I przyszli Turcy. I Turcy połączyli sobie dwa brzegi tej rzeki. Dwa brzegi, nie trzy, tylko dwa. Mostem, drewnianym mostem. I sobie po prostu byli. Po prostu wokół jakby tego mostu powstało miasto, jakiś tam szlak handlowy i tak dalej. No i po prostu jak sobie to powstało miasto wokół tego drewnianego mostu, to stwierdzili, że drewniany jest już taki mainstreamowy, to po prostu zrobili taki po prostu nie tyle co betonowy, co po prostu kamienny. No i zrobili sobie taki ładny most z kamienia. Koniec końców on był tam wyburzony kilka razy i tak dalej, teraz odnowiony, to już opowiadałem. Tutaj było fajne to, że w jednym mieście jakby razem mieszkali Serbowie, Chorwaci, Bośniaki, Bośniarze, ludzie mieszkający w Bośni i muzułmanie, normalnie i Turcy. I nikt jakby przez pewien czas nie miał z tym problemu. Niestety potem się okazało, że mają, no i zaczęły się po prostu jakby bratobójcze tutaj walki i wszystko popsuli, no. Bo po co? Zamknięte głowy, hip-hopowe głowy czekają na nagrania. Hip-hopowe głowy czekają na nagrania. No i tak to wygląda tutaj historia tego pięknego miasteczka. To w sumie nie cała, bo tu dużo pominąłem, w sumie to wszystko. Ale tak w skrócie, żebyście wiedzieli.